dla obywateli mieszkających w mieście Opolu. Ona trwa od 25 marca do 26 kwietnia. Polega na zgłoszeniu się osób wskazanych w rozporządzeniu do kwalifikacji, czyli do określenia zdolności do czynnej służby wojskowej oraz do założenia ewidencji wojskowej. W czasie kwalifikacji również poddawane są te osoby badaniom psychologicznym. W jaki sposób takie osoby otrzymują tę wiadomość? Czy dostają jakiegoś maila, czy to jest specjalna korespondencja? Takie osoby są wzywane przez prezydenta miasta Opola, Opola jako na prawach powiatu instytucji i tam jest określona data i miejsce stawiennictwa. Oczywiście ze względu na to, że losy są różne, można ten termin zmienić, zgłaszając do Urzędu Miasta inną datę, kiedy moglibyśmy się zgłosić. Najważniejsze, zgłosić się, bo niezgłoszenie skutkuje sankcjami prawnymi lub doprowadzeniem przez policję do miejsca, gdzie miał się dany człowiek zgłosić. Przyjazd jest na pewno, dlatego że na dzień dzisiejszy cały proces kończy się założeniem ewidencji, wręczeniem zaświadczenia o tym, że się zgłosił, wzywany, i przeniesieniem takiej osoby do rezerwy po uprawomocnieniu się orzeczenia, czyli po 14 dniach ma stosunek do służby wojskowej uregulowany. Dodatkową rzeczą, którą wprowadziła ustawa o obronie ojczyzny, są badania psychologiczne, które pozwalają starać się do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej po kwalifikacji wojskowej bez dodatkowych badań psychologicznych. Takie są wymagane, jeżeli kandydat jest chętny do szkolnictwa wojskowego lub do zawodowej służby wojskowej. Wtedy te badania, które ma w czasie kwalifikacji, są poszerzane przez badania w pracowni psychologicznej, która mieści się również w Wojskowym Centrum Rekrutacji w Opolu. Na początku sprawdzane jest na liście obecności na dany dzień, wezwania, czy w ogóle jest u nas na naszym terenie osobą podlegającą kwalifikacji wojskowej. Następnie jest zapoznawany przez przedstawiciela Wojsk Obrony Terytorialnej i przez przedstawiciela wojskowego szefa Centrum Rekrutacji o sposobie powoływania do służby wojskowej, o ochotniczych formach służby wojskowej. Po tym krótkim zapoznaniu jest wzywany do lekarza, gdzie jest określana jego zdolność do służby wojskowej. Następnie do psychologa, gdzie jest poddawany badaniom psychologicznym zgodnie z rozporządzeniem. Następnie czeka na wezwanie przez przedstawiciela wojskowego, szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w celu podsumowania jego obecności tutaj, czyli wręczenia zaświadczenia o tym, że się zgłosił i czy jest zdolny, czy nie jest zdolny lub jaką ma kategorię zdolności. Fizycznie jest to wpisane na zaświadczeniu. Po tym procesie jest zwalniany i dalej jest cywilem. Kategorie pozostały bez zmian. Inne jak dotychczas kategoria A, B, D i E. W zależności od tego, jaki jest stan zdrowia, to jest albo zdolny do czynnej służby wojskowej, albo jest niezdolny w czasie pokoju, albo jest niezdolny w czasie pokoju i w czasie ogłoszenia wojny. Tutaj widzimy samych mężczyzn, a czy kobiety też mogą? Również kobiety, jeżeli chodzi o nasz teren, mówię o mieście Opolu, 36 pań jest wzywanych w tym roku na kwalifikację wojskową ze względu na kontynuowanie nauki w kierunkach, które są przydatne dla sił zbrojnych. Oczywiście człowiek, który nie jest żołnierzem rezerwy, może ochotniczo zgłosić się do odbywania ćwiczeń wojskowych. Jednak ćwiczenia, o których pan wspomniał, są przeznaczone dla żołnierzy rezerwy. Osoby, które stają na kwalifikacje wojskowe, są przeniesione do rezerwy, ale nie są żołnierzami rezerwy. Nie są przeszkolone, nie złożyły przysięgi wojskowej. Stanowi pani element cywilny kwalifikacji wojskowej. No i właśnie na czym polega pani praca tutaj? Na zbadaniu, czy określeniu właściwie, czy istnieją wskazania, czy też przeciwwskazania do odbywania służby wojskowej. Czy to jest nowość, jeżeli chodzi o kwalifikację wojskową? Chyba tak. Robimy to drugi rok z rzędu i to jest coś nowego, taki dodatkowy element, bym powiedziała. Część osób może się na przykład stresować tą kwalifikacją z różnych powodów. Czy faktycznie jest ku temu powód? Nie ma żadnego powodu, nie są to jakieś badania w takim sensie klinicznym. Jest to po prostu określenie, tak jak mówiłam, czy są przeciwwskazania, czy też brak jest przeciwwskazań do pełnienia służby wojskowej. Nie ma naprawdę się czym stresować.